No co, dziewczyny, powtarzamy? Diana, a trening? Dziewczyny, dzisiaj nie będzie treningu. Musimy poprawić swoje oceny. Dziewczyny, w ogóle się tego nie nauczyłam. Mówię wam, dziewczyny, ten test był taki łatwy. Leila, tobie też się podobał? Dziewczyny, patrzcie na tą torebkę, którą kupiłam dzisiaj ze zniżką. Ale fajna! Kitty? Kitty, patrzysz na torebkę? Tak, tak, fajna jest. Dziewczyny, nie rozumiem, czemu się tak popisują. Mam już dość ich popisywania się. Dziewczyny, nie zwracajmy na nie uwagi. Pouczmy się. Dziewczyny, jutro możemy iść na zakupy i kupimy nam wszystkim trzem te same torebki. Jesteśmy przyjaciółkami. Wow, ale fajnie, Kitty. No nie wiem, nie lubię czarnych torebek. Wolałabym jakąś jasną. Słuchaj, Kitty, jasne torebki noszą tylko te kobiety, które się popisują. A my jesteśmy szczurami. Nie zapominaj o tym. Kitty, idziemy. Jeszcze muszę się uczesać. Kitty, idziemy. Nauczcie się chodzić ostrożniej. Nat, uspokój się. Zawsze jesteśmy ostrożne. One naprawdę mnie wkurzają, zepsuły mi humor. Nie chcę się już uczyć. Wiesz co, Diano, musimy przyjąć Kitty z powrotem do zespołu, żeby zirytować te szczury. Tak, myślę, że naprawdę chcę wrócić. Dziewczyny, przyjąć ją z powrotem do drużyny? Po tym, co zrobiła? Zdradziła mnie i usiadła na kolanach mojego chłopaka, Smaila. Musisz najpierw dać Kitty nauczkę, a potem przyjąć ją do zespołu. Żeby takie rzeczy nie przychodziły już jej do głowy. To jak, Diana? Dziewczyny, jak mam dać jej nauczkę? Co mam jej zrobić? No na przykład zdejmij jej perukę, zachowuje się jak blondynka i zabierz jej wszystkie piękne rzeczy. To ty, Diana, ją taką stworzyłaś. No, dziewczyny, to dobry pomysł. Niech wróci Kitty szara myszka. I niech zrozumie, jak fajnie jest być cheerleaderką taką piękną jak my. Dziewczyny, to dla mnie nie lada zadanie. Diana! Dobra, zastanowię się. Zjedliście wszystkie chipsy, muszę domówić nowe. Julie, ale te są moje! Kokoszonek, wiesz, jak bardzo kocham frytki. Kokoszonek, lepiej je zostaw. Dobra, znowu się napiję wody. Patryk, czekoladka smakuje z tobą lepiej. Gigi, z tobą też. A, to jesteście, słodka para. Patryk, dobrze się czujesz po tym, jak mnie zostawiłeś? Karina, nie rozumiem. Patryk dokonał wyboru i wybrał mnie. Więc idź sobie stąd, zanim wstanę. Gigi, zamknij się. Patryk, czy to już koniec? Koniec naszego związku? Tak, to koniec. Gigi zabroniło się z tobą umawiać. A, Gigi zabroniła. W takim razie muszę ci coś powiedzieć. Co? Patryk, co? Co ona powiedziała? Dlaczego kłamiesz? Ja cię nie pocałowałem, a ty nie całowałaś mnie. Co? Całowaliście się? Ona kłamie. Jak mi nie wierzysz, spójrz na jego szyję. A, czyli się całowaliście, prawda? Nie, Gigi, ona kłamie. Patryk, pokaż mi szyję. No patrz. Ice, przynieś lustro. Mam już dość tych zakochanych par. Już niosę lusterko, Gigi. Po co mi lusterko? Wiem, że jestem przystojny. Chcę, żebyś zobaczył, jak się nie całowałeś. Masz lusterko i pamiętaj, że nie jestem nosicielem luster. Patrz, Patryk. Co to jest? Patryk, to są usta Kariny na twojej szyi. I nawet nie podejrzewałeś, że całowała cię ze szminką. Tak, kokoszonek, jesteś takim dobrym facetem. A Patryk spotyka się z Gigi, a ma pocałunki na szyi. Patryk ma szminkę Kariny na szyi. Tak, Julie, jestem najlepszy. No to tak, Patryk. Zapłać za moją czekoladkę i nie zbliżaj się do mnie. Gigi, ale ja nie wiem, co to jest. Aj, zrób nam jedzenie, jesteśmy głodni. Tak, dzisiejszy trening był ciężki. Dobra, chłopaki, mam kanapki z bekonem. Chcecie trochę? Daj cokolwiek. Tylko szybko. Chłopaki, cieszę się, że jesteście singlami, bo mam już dość tych wszystkich zakochanych par. Oj, zgadzam się, przebij piątkę. Nikomu niepotrzebne są dziewczyny, żeby wydawać na nie kasę. Co powiedziałeś? Kto jest singlem? Dima, ty jesteś singlem, nie masz dziewczyny. Puść mnie. Dima, ty co? Nie jestem singlem, mam dziewczynę Dianę. Lady Dianę. Odwróć się i przeczytaj o niej. Dima, masz paranoję. Powiedziałem już, mam dziewczynę. Dima, mylisz się i nie rób tego sobie, bo przestanie nam robić kawę. Dobra, została ostatnia kanapka z bekonem. KF będzie dla ciebie. Kokoszonek, przynieś chipsy. Chipsy się skończyły, a ty przestań go zmuszać, żeby za ciebie płacił. Słuchaj, browasty, on jest twoim przyjacielem, a moim chłopakiem, więc nie wtrącaj się. Browasty, nie mieszaj się. Ice, masz jeszcze jedną paczkę chipsów?
Możesz przynieść je, Julie? Blondie, jesteś pewna, że to dobra decyzja? Może nie powinnaś. A wy co, wątpicie w moją decyzję? Nie, Blondie. I dom. Cześć, chłopaki. Smile, czy wiesz, że Diana cię zdradza? Dobra, Blondie, nie gadaj bzdur. Smile i Diana mają idealny związek. Jesteśmy po treningu, dajcie się przebrać. Blondie, przepuść ich. Lepiej nie mów tego Smile'owi. Nie no, mam was dość. O czym wy gadacie? Nie wierzysz mi? Sprawdź. Co się dzieje? Ja sam nie rozumiem. Blondie, co to za klucze? Czego chcesz? To klucze do szafki Diany. Otwórz ją, to zrozumiesz. A ty nie wiedziałeś, że nie wolno zabierać kluczy z szafki Diany? Chodźmy. No, chyba nie wyszło. Co znaczy, że to nie wyszło? On i tak pójdzie do szafki Diany. Ciekawość zwycięży. Max, nie rozumiem, o czym oni mówią? Opowiadają bzdury, Diana nie zdradza Smajlika. Chłopaki, a co jeśli to, co one mówią, jest prawdą? No tak, Smajlik, myślisz, że Diana ukrywa swojego nowego chłopaka w szafce? Nie wierz im i nie ufaj im, one po prostu coś knują. A co jakbym faktycznie sprawdził szafkę? Co byłoby w tym złego? Smajlik, czemu nie ufasz? One cię po prostu okłamały. To tym bardziej, jeśli okłamały, to tylko zerknę. No i co, Smajlik, co tam jest strasznego w tej szafce? Pusta? Rzeczy? Plecak? Ech, te żaby. Co? Tu jest męski perfum. Oh my god, no i co? To nie są moje perfumy. Już ich gdzieś wcześniej czułem. Chłopaki, kojarzycie ten zapach? Nie bardzo. To tylko perfumy, może Diana ich używa. Zapytam Dianę, niech mi powie. Diana, jeszcze raz! Dziewczyny, pamiętam wszystko. Jestem zmęczona byciem dobrym. No i? I muszę poustawiać wszystkich na miejsca. Diana, nie wszystkich, tylko Kitty. Dziewczyny, nienawidzę tych wszystkich kłótni. Nie chcę być taka. Diana, ty nie chcesz, ale oni chcą. Diana, oni cię wykorzystują i tą szkołę. Tak, nie zapominaj, że to twoja szkoła, a wszyscy cię wykorzystują. Dobra, dziewczyny, rozumiem. To będzie dla mnie trudne, ale obiecuję, że sobie poradzę. Smile? Cześć, tak, Smile? Dzisiaj Kitty dostanie to, na co zasługuje. Co znalazłeś w szafce? W końcu przekonamy do tego Dianę. Co? Diana, co tam? Dziewczyny, Smajlik powiedział mi, że go zdradziłam. Czeka na mnie przy szafce. Nauczycielu Mike, wzywałeś nas? Tak, wejdźcie tu. Dobra, dziewczyny, wchodźcie. Jak myślicie, dlaczego poprosiłem waszą trójkę, żebyście tu przyszły? Bo jesteśmy przyjaciółkami! Nie, chcę się dowiedzieć, dlaczego Kitty, zamiast być cheerleaderką, chodzi z wami i się wygłupia. Oh my god, Kitty, uspokój się. Nauczycielu Mike, interesuj się swoją klasą, a Kitty jest w 11, nie musisz się o nią martwić. Nauczycielu Mike, nie rozumiem, zabraniasz nam spotykać się z Kitty? Nie rozumiem, co się dzieje. Kitty, zawodzisz zespół moich uczniów. Zrozum, nauczycielu Mike. Kitty? Nauczycielu Mike, one po prostu ją wyrzuciły. Kitty była przygnębiona. Gdyby nie my, to płakałaby każdego dnia. Kitty? Tak, tak, płakałabym. Dziewczyny, nie wierzę w ani jedno słowo, ale dowiem się, o co chodzi. Możecie już iść. Nauczycielu Mike, nie wierzysz nam? Idę stąd. Nauczycielu Mike, my mamy własną nauczycielkę i nie potrzebujemy tego przesłuchania. Nauczycielu Mike, wszystko w porządku, nie słuchaj jej. Co wyprawiają te trzy dziewczyny? Nie podoba mi się ta przyjaźń. Muszę to rozgryźć. Czyje to perfumy? One tak śmierdzą. Smajlik, tylko bądź spokojny. Męskie perfumy nie znaczą, że ona cię zdradza. Serio? Wcześniej takich perfum nie miała w szafce. Smile, nie rozumiem, co mówiłeś przez telefon. Jakie oszustwo, wszystko jest dobrze. Smile, o czym ty mówisz? Ale będzie jadka. Smajlik, tylko kontroluj emocje. On pamięta. Diana, co to jest? Co to jest? Co te śmierdzące perfumy robią w twojej szafce? Masz nowego chłopaka, czy co? Ale ładnie pachnie. No? Smile, przede wszystkim, kto pozwolił ci otworzyć moją szafkę? Ja nie otwieram twojej szafki. Odpowiedz mu, on już i tak jest postresowany. Naprawdę za ciebie zazdrosny. No Diana, kto to jest?
Znam ten zapach. Oczywiście, Smajlik, że znajomy. Zastanów się, gdzie możesz poczuć ten zapach. Ale co, gramy w jakąś grę? Zgadnij go po zapachu? Mów, o co chodzi. Smajl. Jana, co to za perfumy? Nat, zaraz się dowiesz. Wiesz co, Smajl? Przykro mi, że masz taką złą pamięć. Mam te perfumy na wypadek, gdybym nagle wsiadła do taksówki, a tam by brzydko pachniało. Albo jak czyjeś buty tutaj śmierdzą. Już nie pamiętasz? 2 miesiące temu spryskaliśmy tymi perfumami twoją szafkę. To ma kłopoty. Rany, Diana, jestem taki głupi. Przepraszam. Oj, kłótnia się zaczęła. Tak, Smile, jesteś głupi. Przepraszam, Diana, zastanawiałem się, czemu ten zapach poznaję. Smile, a mogę zadać ci pytanie? Co sprawiło, że dostałeś się do mojej szafki? Nie robiłeś tak wcześniej. Żaby kazały sprawdzić. Powiedziały, że znajdę tam coś strasznego. Tak, żaby? Diana, co on mówi? Ach, żaby. Blondie dała mi klucze do szafki i powiedziała mi, że są tam dowody na to, że mnie zdradzasz. Blondie? Co Blondie? Blondie jest głodna. Dziewczyny, idziemy do kawiarni. Widzisz, Smile? Nie powinieneś ich słuchać. Ach, Smilik, jeżeli chcesz się ze mną umawiać, nie możesz słuchać Blondie. Musisz mnie zapytać bezpośrednio. Kochanie, przepraszam. Diana, mamy co robić. Dobra, Smile, idę. Do zobaczenia. A ty dokąd? Tak, Smilik, idę cię oszukiwać. Co? To żart. A, no, Blondie. Widzisz, Smile? Nie warto było się kłócić. Max, dawaj. Mały, tym razem wygram. A niech to. Diana, nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Dajmy Kitty nauczkę. W-Y-G-R-A-N-A. Wygrana. Króliczki są najlepsze. Kitty, potrenowałaś już. Teraz chodźmy. Nie, chcę więcej. Nie, Kitty, nie będziemy na ciebie czekać przez godzinę. Chodźmy. Kitty, nie miałam wątpliwości, że tu jesteś. Czas porozmawiać. Kitty nie chce z tobą rozmawiać. Nie, dziewczyny, wyjdźcie stąd, a Kitty zostaje. I to na zawsze. Diana, nie mam o czym z tobą rozmawiać. I weź swoje pompony, są spocone. To było niegrzeczne. Rzuć pompony na podłogę. Dobrze, mów szybciej. Moje przyjaciółki czekają na mnie za drzwiami. Dobrze, Kitty, czy pamiętasz, kim byłaś, kiedy tu przyszłaś? Pamiętasz, że byłaś żabą? Jak nie pamiętasz, to my ci przypomnimy. Jaka byłam? Zawsze byłam pięknością. Oczywiście, Kitty. Zawsze byłaś ładna, ale króliczkiem już nie będziesz. I zdejmij kostium króliczka. Nie jesteś już w naszym zespole. Kitty, przebierz się, szybko. Ale ja nie chcę być żabą. Kitty, nie obchodzi mnie, kim ty chcesz być, ale oddaj kostium króliczka. Mamy ci pomóc? Layla, wyrzucają ją z króliczków. Dostała to, na co zasłużyła. Ale to nasza przyjaciółka. Jana. Ale tylko my jesteśmy przyjaciółkami. Ty i ja. Diana, pozwól mi wszystko wyjaśnić, proszę. Kitty, przykro mi, ale próbowałam z tobą rozmawiać. Kitty, nie masz już szans. Idź do Jany i Layli, swoich przyjaciółek. Ale dziewczyny. Pa, pa. Jaki ja błąd popełniłam. Teraz już nie jestem króliczkiem. Kochani, naprawdę mi przykro z powodu Kitty. Ale to ona jest winna. Nie wiem, co będzie dalej. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.